Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka książek, które w ostatnim czasie bardzo polubiłam naprawdę i chciałabym Wam je gorąco polecić, bo myślę, że naprawdę warto przeczytać je i zapoznać się z nimi, bo to jest coś naprawdę ciekawego. Może nie przedłużając, przejdziemy sobie do właśnie tych książek. Jeżeli jesteście zainteresowani, czytaliście albo macie jakieś inne propozycje, to dajcie znać też w komentarzach, bo myślę, że na pewno też skorzystam, a ja oczywiście podlinkuję Wam wszystkie książki. Na dole będziecie mieć linki do wszystkich książek. I tak, pierwszą książką, o której chciałam powiedzieć, jest książka Edyty Stępczak, Burka w Nepalu nazywa się Sari. I to jest świetna książka. Powiem Wam szczerze, jeżeli lubicie książki o kulturze innych krajów, o tym, jak ludzie żyją w innych krajach, jakie mają jakby, jaka jest właściwie ich kultura, to polecam serdecznie. Ta książka opowiada tak w skrócie, bo też nie chcę Wam tutaj spamować, ani wiecie, żebyście wszystkiego nie odkryli, żeby Wam wszystkiego nie wyłożyć, żebyście też sami sobie przeczytali. Ta historia akurat opowiada o kobietach po prostu, o kobietach w Nepalu, jak one są traktowane, w jaki sposób one żyją, w jaki sposób są właśnie traktowane, w jaki sposób też jest im udzielana pomoc przez różne organizacje w związku z tym traktowaniem ich. Także myślę, że warto się zapoznać, warto poznawać obce kultury innych krajów, bo żeby też właściwie porównać, tak, jak mamy w Polsce, jak mamy w innych krajach, jak jeszcze jest w zupełnie innych państwach. Także myślę, że naprawdę warta pozycja przeczytania i jest naprawdę dość taka szokująca, dość zaskakująca. Wiele rzeczy też nie wiedziałam, byłam naprawdę w szoku, jak dowiedziałam się o niektórych sprawach. Także myślę, że naprawdę warto, jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem. Mój piesek jest już tutaj przy mnie, bo on oczywiście jak ja nagrywam, to zawsze musi tu być, tak? No chodź tutaj do mnie. Dobra. Kolejną książką, coś dla miłośników literatury wysokogórskiej, Siła marzeń. Siła marzeń jest to książka autorki Miłki Raulin i to jest oczywiście książka właśnie taka typowo wysokogórska o zdobywaniu najwyższych szczytów. Także no myślę, że też warto się zapoznać. Ja powiem Wam, w ostatnim czasie bardzo polubiłam tą literaturę wysokogórską, a ta książka też jest naprawdę bardzo ciekawa, jest bardzo dużo fajnych zdjęć. Jest po prostu opisana cała ta przygoda zdobywania tych największych szczytów świata, jak do tego osoby po prostu dochodzą, ile muszą poświęcić, jak dużo muszą dać z siebie. Taka fajna, naprawdę przygodowa książka. Myślę, że też warto się z nią zapoznać. Dobra. Kolejną książką, którą w ogóle dostałam, słuchajcie, od Agaty, z kanału Pokój Agaty, która powiedziała, weź ją, bo przeczytałam jedną stronę i mam dość. Ale powiem Wam, że wywarła na mnie takie wrażenie. Ona jest w ogóle bardzo podobna do tej książki, do tej Burka w Nepalu nazywa się Sari. Ale jej tytuł i okładka, nie wiem, czy by tak przyciągnęły, bo to są beduinki na Instagramie. I powiem Wam, dlaczego ją porównuję do tej, bo to jest po prostu bardzo podobna książka o właśnie też kobietach, które właśnie są z Emiratów. Tą książkę w ogóle napisała pani, która jest absolwentką religioznawstwa i ona przebywała wiele lat właśnie w Abu Zabi, mieszkała tam. No i po prostu tropiła te tajemnice Wielkiego Wschodu, Bliskiego Wschodu, dlatego też no, ta książka jest naprawdę bardzo ciekawa i powiem Wam, że naprawdę jest też śmieszna. I no, myślę, że warto po prostu ją przeczytać. Nie będę Wam też tutaj jakby ujawniała wszystkiego, ale właśnie ta książka przede wszystkim opisuje młodzież, młode kobiety, młodych mężczyzn właśnie w Emiratach Arabskich, jak oni się zachowują, jaki styl przybierają, jakie mają obyczaje. To jest naprawdę ciekawe. Myślę, że warto poznawać naprawdę takie różne zwyczaje właśnie osób w innych krajach, bo to jest naprawdę ciekawy temat i często zaskakujący. Można się też pośmiać, być zaskoczonym tymi zachowaniami i tymi takimi tą taką ich kulturą, która naprawdę jest bardzo, bardzo zaskakująca, ciekawa i wręcz no aż nie dowierzałam w niektórych momentach tego, co tam się w ogóle dzieje. Także beduinki na Instagramie, no to jest naprawdę też ciekawa pozycja. I na koniec Wam w ogóle zostawię najlepszą pozycję. Tutaj mam coś, co było inspiracją dla serialu Netflix
I to jest nawiedzony dom na wzgórzu. Ja nie wiem, czy żeście oglądały ten serial. To jest właśnie okładka z tego tytułowego serialu na Netflixie. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Tylko ta książka jest jakby tylko i wyłącznie inspiracją. To jest zupełnie inna historia. Nie wiem, czy oglądaliście taki film z Catherine Zeta-Jones, Nawiedzony. I właśnie to jest dokładnie jakby odbicie tej książki. Natomiast ten serial na Netflixie jest tylko inspiracją. Jakby cała fabuła tej książki nie dotyczy tego serialu. To jest zupełnie jakby coś innego. Natomiast polecam Wam serdecznie tą książkę. Jest naprawdę ciekawa. Jeżeli lubicie troszkę się bać, to polecam, bo myślę, że warto. Shirley Jackson, Nawiedzony dom na wzgórzu. Jeżeli lubicie takie pozycje, to polecam. Bardzo fajnie, ja przeczytałam w jeden wieczór, leciutka, świetnie się czyta, także myślę, że warto się zapoznać. I tutaj mam coś też takiego właśnie w klimacie tego nawiedzonego domu na wzgórzu, a mianowicie demonologów. I to jest Gerald Brittle, Ed i Lorraine Warren, Demonolodzy. I to jest książka, która była inspiracją do filmów Obecność i Obecność 2. To są oczywiście horrory, one są na faktach przedstawione. Ed i Lorraine Warren byli to ludzie, którzy są chyba nawet, bo jeszcze ta kobieta żyje, którzy w latach 80. byli właśnie demonologami, zajmowali się sprawami nawiedzonych domów, nawiedzeń, opętań. Te sprawy były dokumentowane przez nich, uznawane też przez Kościół, jakby zakwalifikowane do egzorcyzmów, co nie było w tamtych czasach też łatwe, bo trzeba było udowodnić, że po prostu ktoś jest albo opętany, albo jeżeli są jakieś nawiedzenia, to też to wszystko udowodnić, żeby odbył się egzorcyzm. Także oni mają w ich domu jakby też swoje takie muzeum okultyzmu, to się tak nazywa. I oni tam mają wszystkie jakby te dokumenty, nagrania właśnie dotyczące tych nawiedzeń, tych opętań, w których oni uczestniczyli, pomagali ludziom. I właśnie no, ta książka jest naprawdę ciekawa, jest dość gruba, ale myślę, że warto, jest naprawdę straszna. Ja nie czytałam w ciągu wieczora, bo bałam się. Po prostu naprawdę są takie rzeczy, że człowiek jest się naprawdę w stanie bać. I na tej książce właśnie, na podstawie tej książki nakręcili Obecność, Obecność 2. Jeżeli nie widzieliście, a lubicie się bać, lubicie horrory, to polecam. Tym bardziej, wiecie, takie w głowie cały czas przeświadczenie, że to się stało naprawdę, to już w ogóle aż gęsia skórka się pojawia na ciele. Także naprawdę ciekawa książka. I ostatnia książka, która wzbudziła we mnie największe jakby zaskoczenie, która wzbudziła we mnie największe emocje. Przy tej książce śmiałam się, płakałam, byłam zaskoczona. To jest coś naprawdę, co moim zdaniem powinna przeczytać każda osoba, bez względu na to, czy była fanem tego zespołu, czy nie była fanem tego zespołu, czy nawet nie wie, kto to jest. Ta książka to jest, po obejrzeniu filmu, może zacznę od początku, po obejrzeniu filmu Bohemian Rhapsody z Freddiem Mercurym, stwierdziłam, że muszę się troszkę więcej dowiedzieć o nim, bo jakby ten film wzbudził we mnie taką ciekawość i powiem Wam szczerze, że książka Freddie Mercury i ja, napisana przez Jima Hattona, który był jego partnerem życiowym, to jest coś po prostu, to jest chyba najlepsza książka w ostatnich kilku latach, jaką ja czytałam. Naprawdę ona wzbudziła we mnie tyle emocji, ja się dowiedziałam takich rzeczy z tej książki, o których zupełnie nie miałam pojęcia, bo ja tam gdzieś przez jakiś czas interesowałam się w ogóle tym zespołem, ponieważ moja mama też bardzo lubiła, miałam kasety kiedyś właśnie zespołu Queen, no naprawdę byłam, jakąś tam wiedzę o Freddie miałam, natomiast to, co się dowiedziałam tutaj, to naprawdę po prostu przeszło wszelkie granice mojego wyobrażenia i koniec był najbardziej zaskakujący, najbardziej przykry, ale no nie powiem Wam tego, nie chcę Wam zdradzać, ale to, jakim on był człowiekiem, w tej książce jest przedstawione jakby wszystko nie od strony, bo to nie jest jego biografia. Od razu mówię, to nie jest jego biografia, to nie jest jakby biografia zespołu Queen, to jest po prostu opisane jego prywatne życie w prywatnym, w swoim domu, w prywatnym otoczeniu, właśnie, które opisuje jego partner życiowy, właśnie ten Jim Hutton. Polecam Wam naprawdę, warto, to jest coś niesamowitego. Ja tą książkę przeczytam pewnie jeszcze raz, będę ją polecać wszystkim, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. No polecam. Nawet nie potrafię Wam jakby
bo nie chcę też zdradzać niektórych rzeczy, tak? Ale dzięki tej książce się też dowiedziałam, jakie jest życie tych gwiazd, jak oni tak naprawdę prywatnie żyją, z jakimi się problemami jakby borykają, bo to nie jest też tak wszystko usłane, wiecie, różami. To nie jest tak, że ktoś jak ma pieniądze i ma sławę, jest sławny, to w ogóle już niczego nie potrzebuje i każdy mu zazdrości, bo tak nie jest. Dzięki tej książce się dowiecie, jak naprawdę było. Ja polecam tą książkę, to jest najlepsza naprawdę książka od kilku lat, którą czytałam. To jest w ogóle wow. Polecam Wam naprawdę z szczerego serca. Dobrze, kochani, i to wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Dajcie znać, czy czytaliście te książki, czy może coś nowego ostatnio czytaliście i Wam się spodobało, co mi chcecie polecić, ja na pewno skorzystam. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także dziękuję, na razie, pa!